Nowe wyzwanie przed asystentem nowego trenera Pogoni Szczecin. Na pewno wyzwanie zarówno dla trenera Skowronka, jak i dla mnie jest duże. Mieliśmy przyjemność pracować od 2 sezonów na poziomie pierwszej ligi, w Ekstraklasie obydwaj debiutujemy. Ta rola daje olbrzymią motywację, można się pokazać na tle całej Polski w najwyższej klasie rozgrywkowej, więc to jest ogromne wyzwanie, absolutnie nas to nie paraliżuje, a wręcz no, mobilizuje do pracy. Asystent w dużej mierze prowadzi zajęcia, część wstępną, bierze udział w przygotowaniu zajęć, pomaga pierwszemu trenerowi wtedy, kiedy na przykład trening jest dzielony na grupy. Ja mam na pewno duże rozeznanie, bo w Radziąkowie w zasadzie to ja byłem bankiem informacji od 2 sezonów o Pogoni Szczecin, musiałem wiedzieć naprawdę dużo. Co można powiedzieć dobrego o Pogoni Szczecin? To, że zawsze przynajmniej do nas przyjeżdżała w roli faworyta i miała bardzo silny zespół personalnie. Czy ten personalnie silny zespół, można powiedzieć, jest zespołem, który poradzi sobie w rozgrywkach ekstraklasy? No na pewno w to wierzymy. Zespół wywalczył własnymi siłami awans do ekstraklasy, więc na pewno powinniśmy sobie dać radę.